Śląska Wrocław, Antoni Łukasiewicz podkreślał, że Śląsk pozostaje w sercu, niezależnie od tego, że jesteś profesjonalistą i grasz obecnie dla Arki. Dzisiaj bardzo dobry mecz w twoim i twoich kolegów w wykonaniu. Nie da się chyba tego powiedzieć o drużynie wrocławskiej. Przede wszystkim nawiązując do tego, co pan na samym początku powiedział, jak najbardziej tutaj we Wrocławiu piękny film. Tutaj się urodził mój młodszy syn. Tutaj pierwsze kroki stawiał mój starszy syn tak naprawdę w jednym z parków, więc piękne chwile jako zawodnik Śląska jak najbardziej przeżyłem, więc tutaj zawsze ogromny szacunek mam do Wrocławia, do Śląska, do chłopaków, z którymi miałem okazję grać, do kibiców również. Natomiast wiadomo, jakie jest życie piłkarzy zawodowych i jesteśmy tam, gdzie nas chcą. Dzisiaj całe moje serce i pełne zaangażowanie było na boisku dla Arki. Cieszymy się, że stworzyliśmy dzisiaj zespół. Już były znamiona w ostatnich meczach ligowych poprawy gry w naszym wykonaniu. Przede wszystkim wróciła ta chcica, jak to się popularnie mówi, z początku sezonu. Wszyscy zrobiliśmy ten drugi oddech i przeniosło się to wszystko na dobre rezultaty. Co do Śląska Wrocław, oczywiście życzę drużynie Śląska jak najlepiej, żeby zdobywali punkty w kolejnych meczach. Wiem, że na pewno mają w tej chwili troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację niż my zimą, no ale to są ich problemy, z którymi muszą sobie poradzić. My natomiast mamy troszeczkę więcej komfortu teraz zimą, co nie zmienia faktu, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ciężko, jak trudno będzie wiosną w tych ostatnich 10 meczach sezonu zasadniczego. Drużyna wrocławska bardzo się zmieniła, jest jednak kilku piłkarzy, których pamiętasz z boiska, których wiesz, że nawet ci piłkarze potrafili lepiej zagrać. Ja wiem, że to trudno tak ocenić, bo skupiasz się na swojej grze, ale to jest dziwne, bo w zasadzie jest to zespół, który przynajmniej jeśli chodzi o same nazwiska, no nie powinien być tak grać wiosną, bo mamy wiosnę tej jesieni. Jedna strzelona bramka, 13 straconych, jedyny punkt. Na pewno są to problemy i bardzo trudne zawsze sytuacje dla nas zawodników, bez względu na to, na jakim froncie się znajdujemy. I nie chciałbym być w skórze swoich kolegów, jak chociażby Piotra Celebana czy Mariusza Pawelca, z którymi miałem okazję tutaj świętować, tak jak wcześniej powiedziałem, największe swoje sukcesy w piłce zawodowej, tej seniorskiej. Natomiast no, Śląsk stoi przed bardzo trudnym zadaniem, żeby tą szatnię sobie na tyle przebudować, żeby już wiosną nowego roku, gdzie będzie kontynuacja meczy rundy wiosennej, żeby grali lepiej, skuteczniej przede wszystkim, bo jest to na pewno marka, która zasługuje na to, żeby być w ekstraklasie i żeby grać jak najlepiej. Co do gry poszczególnych zawodników, tak jak sam pan powiedział, ciężko, w ferworze walki bardzo trudno się rywali swoich ocenia. Ja zawsze miałem bardzo dobre zdanie i o Piotrku, i o Mariuszu. Myślę, że każdy z nas jako profesjonalny piłkarz przechodzi różne fazy w sezonie. Są fazy, gdzie jest ta forma wysoka, są fazy, gdzie ta forma jest troszeczkę poniżej własnych oczekiwań i oczekiwań kibiców oraz trenerów. Ale trzeba sobie z tym wszystkim radzić. No myślę, że doświadczenie każdy z nas zdobywa w każdym kolejnym klubie, w każdym kolejnym sezonie i wie doskonale, co trzeba robić. Ja mam prostą receptę na to tak naprawdę. Tutaj trzeba konsekwentnie pracować nad sobą, nad samą dyscypliną i zawsze ta konsekwentna praca prędzej czy później zaprowadzi nas na początku jako zawodników w odpowiednie miejsca, a później, jeżeli cały zespół też tak myśli, to zespół również znajdzie się w miejscu takim, jakim by chciał być. I myślę, że właśnie najlepszym przykładem jesteśmy my w tej chwili jako Arka Gdynia. Mieliśmy bardzo trudne chwile w tym sezonie, bo 8 meczy bez wygranej, ale w końcu troszeczkę udało się odwrócić tą sytuację, wrócić do zwycięstw, znowu morale troszeczkę wzrosły, ale tak naprawdę trzeba było wrócić do po prostu fundamentów, czyli do mało gadania, więcej pracy. I to bardzo, bardzo ciężkie. Tak, dokładnie. Antek, dziękuję bardzo. Dzięki i z okazji świąt życzę Tobie prywatnie i kolegom wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ze mnie również. Wszystkiego dobrego.